Jarek, jestem, nie wiem, czy mnie odbiera z Olera. Odbieram, kurczę, już odbieram, przynajmniej ktoś mnie wołał, a mi się wydawało, że twój głos. Witam serdecznie, piątka teraz. Słucham świetnie, tam już mi nie chodzi o jakiś sygnał, ważne, że się słyszymy, bo ja do tego uwagi nie przykładam. Także jeżeli mnie odbierasz, to wszystkiego dobrego na nowy rok, dużo zdrówka, spełnienia marzeń, no aby na tym wygnaniu ci się wiodło jak najlepiej, bo jednak wiesz, no nie jesteś w kraju, tylko poza krajem, także wszystkiego dobrego, zdrówka dla ciebie, dla twojej rodzinki, no i wiesz, i do ponownych spotkań tutaj na częstotliwościach, panie Jarek. Okej, Józi, dziękuję, ja również wszystkiego najlepszego w tym nowym 2016 roku, aby dużo, dużo lepsze od tego starego, no i żeby wszystkie tam twoje plany się ziściły. No i oczywiście tak, również, abyśmy się często spotykali na częstotliwościach. No bardzo fajnie, miło mi się usłyszeć. Na to liczyłem, jak wczoraj Paweł usłyszałem, to właśnie liczyłem, że waszą grupę gdzieś też znajdę. Wieczorem jednak się nie udało, no ale dzisiaj rano proszę, no już troszeczkę z chłopakami porozmawiałem na 415, czytałem, no ale jednak jesteś, tutaj czuwasz cały czas, Józek, proszę. Słuchaj Jarku, ja zawsze jestem, także chyba, że mnie nie ma, ale w większości jestem, także u nas pogoda, wiesz, jak słyszałeś, 11 w tej chwili na minusie, świeci słońce, wieje wiatr od wschodu, także pogoda nieciekawa, u was leje, także tak to wygląda. Humor ci dopisuje, wszystko gra, widzę, chyba słyszę, że zdrowy jesteś, także nie ma problemu, ale jest tutaj na pewno Krzysztof, przyszedł 09 i jego wpuścimy, panie Jarek, jeszcze do ciebie. O, Krzysztof jest, no to fajnie. Lekką chrypę mam, tak od 2 tygodni chrypię troszkę. Czasem mi zakłóci, że gdzieś tam skórze będzie się przez ten gaz. Ale generalnie zdrowy jest, nic mi nie zamyka poza tym. Także wszystko jak najlepiej. Powiem ci, że u nas bardzo pada dzisiaj. W ogóle cały te 2 tygodnie, które były, to padało z lekkimi, małymi drzwiami. Także mamy bardzo mokro w Wielkiej Brytanii teraz, przynajmniej na południe. Na północy jakieś powodzie, na południe jeszcze nie, ale no, chyba jesteśmy niedaleko od tego też. Także no, na razie od rana dzisiaj samego